Pragnęliśmy trwałego upamiętniania ofiar z 10 kwietnia 2010 roku i to się wreszcie staje. Za dwa dni zostaje oficjalnie odsłonięty w Warszawie pomnik ku czci wszystkich ofiar smoleńskiej tragedii narodowej. Byliśmy tu wiele lat i miesięcy. Jeśli będzie trzeba, będziemy i w przyszłości, bo to nasz obywatelski i moralny obowiązek. Lecieli do Katynia na uroczystości związane z obchodami 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Pragnęli oddać hołd Polakom pomordowanym na rozkaz sowieckich władz. Ale pragnęli też jednoznacznie przypomnieć wszystkim, że nie da się oszukać i zniewolić narodu polskiego. Pamięć o ofiarach katastrofy smoleńskiej jest fundamentem godności państwa polskiego. Wspominając ich, wracamy pamięcią do tego niezapomnianego kwietniowego tygodnia 2010 roku, kiedy to setki tysięcy Polek i Polaków opłakiwały poległych. Przypominają się też niestety i późniejsze dni, miesiące, lata zmagań. O to, by ofiary katastrofy smoleńskiej zostały godnie upamiętnione. Rzecz jasna, nie byłoby tego sukcesu, gdyby nie zaangażowanie, jak Polska długa i szeroka, tysięcy, a może nawet i milionów Polaków w niezliczone inicjatywy regionalne i lokalne upamiętniające tragedię smoleńską. Poznańskie uroczystości są takich inicjatyw wspaniałym przykładem. W tym momencie dobiega 8 lat, kiedy tutaj się spotykamy co miesiąc, te 8 lat poznańskich refleksji nad tym, co zdarzyło się w Smoleńsku. Przychodziliśmy tu co miesiąc. Ci, którzy tutaj przychodzili, stanowili elitę patriotów poznańskich, patriotów wielkopolskich. Zaowocowało to poza z jednej strony taką sferą nienawiści, którą doświadczaliśmy po kilkunastu dniach, także dużą dozą dobra, które się w Polsce, także w Poznaniu wydarzyły. Ożywiły się nastroje patriotyczne, pojawiły się ruchy rekonstrukcyjne. To wszystko to jest głębokie echo tego, co zdarzyło się w Smoleńsku. Mamy także w Poznaniu swoje echo. Powstał Akademicki Klub Obywatelski imienia właśnie prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W Poznaniu działa jeden z najprężniejszych klubów Gazety Polskiej. To są wszystko owoce katastrofy smoleńskiej. Chciałam powiedzieć Państwu, że dla wielu, choć z tym dodawaniem nie dla wszystkich rodzin katyńskich, Smoleński Katyń to jedno. Nie tylko dlatego, że część rodzin znowu straciła swoich członków w katastrofie smoleńskiej. W przededniu 8. rocznicy katastrofy nadsmoleńskiej stajemy do apelu pamięci, aby złożyć hołd tym, którzy oddali swoje życie w służbie Rzeczypospolitej. Do was wołam. Lechu Kaczyński, prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. Mario Kaczyńska, małżonko prezydenta Rzeczypospolitej. Ryszardzie Kaczorowski, ostatni prezydencie Rzeczypospolitej na uchodźstwie. Stańcie do apelu. Cześć i pamięci. Gdy w półślepi, w czasie ponurym, krążyliśmy strwożeni i niemi, kiełkowały flagami mury i wschodziły znicze spod ziemi. Powracała znów solidarność, a z nią wiara, nadzieja i miłość. Coś w nas wtedy, w kwietniu, umarło. Ale coś się także zbudziło. Na zakończenie
tych naszych miesięcznic w tym miejscu, w tej przestrzeni polskości, zanieśmy te cztery prośby modlitewskie. Jakiego trzeba było hartu ducha, by przez 96 miesięcy przychodzić i upominać się o pamięć i prawdę. Jak bardzo trzeba było wierzyć, żeby przeciwstawić się szykanom i niszczeniu ludzkiej godności. Zanim stanęły pomniki z kamienia, musieliśmy nosić je w sercu. Przez dwa pokolenia nie zapomnieliśmy o zbrodni katyńskiej. Tak samo nie wolno nam zapomnieć o tym, co stało się w Smoleńsku. W 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego swoją funkcję dowódczą pełnił nasz patron, generał Andrzej Błaszczyk. We wtorek w bardzo licznej grupie wybieramy się na centralne obchody do Warszawy.